Wszystkim. Chyba jestem na żywo, tak mi się przynajmniej wydaje. Przyznam, że testuję nowy program do właśnie takiego odtwarzania na żywo, dlatego też, dlatego też zrobiłem dzisiaj tego live'a i dzisiaj porozmawiamy, jak zwykle, o spółkach, bo o czym innym mamy tutaj rozmawiać. Pytanie: czy mnie słychać? Pytanie, czy mnie słychać? Jeżeli tak, to, to fajnie. To sobie pogadamy dzisiaj o tych. Yy, dzisiaj o tych spółkach. I, I i, i. O, patrzcie, nawet mogę tak zrobić, żeby było w ten sposób, czyli że będzie. Obok będą te komentarze, także tak też mogę tutaj zrobić. To jest opcja, której przyznam, że wcześniej nie znałem, więc to jest bardzo miłe, że tak zrobić mogę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten program. No dobra, zaczniemy sobie o tych naszych spółkach. Tutaj to wyłączymy. Włączymy. Tak. I jest git. A mecz, tutaj. Piszesz, Damian, a mecz wyrobimy się jasne, bo ja myślę, że tak z 20 minut potrwa ten live. Może, no ja mam tak, nie wiem, z 15 minut do gadania. Więc jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie, możecie dawać. W każdym razie dzisiaj krótko, jeszcze sesja trwa. W tym momencie tam widziałem, że jest około 2% na plusie, jeżeli chodzi, o te nasze, jeżeli chodzi o ten nasz kochany WIG. Też Ameryka się dobrze otworzyła, no przyznam, że się nie spodziewałem też takich wzrostów, ale nie wszędzie są wzrosty. I na przykład wzrostów nie ma na Azbisie, na spółce, spółce Azbis. Aha, i zanim do tych spółek przejdziemy, to jeżeli ktoś ma Instagrama, to może mnie zaobserwować. Ja teraz tam będę dodawał trochę więcej rzeczy, a ja przyznam od razu, mówię, ja swojego prywatnego Instagrama w życiu nie miałem, więc ja się na tym totalnie nie znam. Nie rozumiem tego, ale będę coś tam wrzucać od czasu do czasu. I taka sama historia z TikTokiem. Jak ktoś ma TikToka, to też tam od czasu do czasu coś wrzucam też jakiegoś takiego prywatnego absolutnie nie mam, więc, więc też się za bardzo nie znam totalnie na tym. Ale jak ktoś ma, to może mnie tam zaobserwować. A przechodzimy do spółek. No i Azbis dzisiaj bardzo mocny spadek. Minus 6,5%, ponad minus 6,5% spadku, no więc spadek naprawdę imponujący. No i co było powodem oczywiście informacja, którą. Spółka przedstawiła. No, i tutaj mamy informację o miesięcznych przychodach. Azbis co miesiąc daje informację taką o przychodach w dolarach. No, i jeżeli chodzi o te przychody, do tej pory. Nie było jakoś dobrze, ale było, można powiedzieć, coraz lepiej. I ten wrzesień był takim bardzo optymistyczny, no bo już we wrześniu to było 19% wyższe przychody niż we wrześniu 2021 roku. To też dla inwestorów był taki jasny sygnał, że jednak jest tutaj w miarę, w miarę dobrze, no bo patrząc wcześniej, jak to było, to zauważmy: sierpień to było 15% niżej, lipiec 12% niżej, czerwiec tutaj 14% niżej. No ale na przykład maj to już było 22% niżej, kwiecień. 37% procent niżej i marzec 20% niżej. Więc na początku no, tej agresji Rosji na Ukrainę, były tutaj spadki ponad 20%, później to się zamieniło na spadki kilkunastu no i w końcu mieliśmy ten wrzesień, w którym były wzrosty. Z tym, że też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, i ja o tym też mówiłem, o tym też wspominałem, że jeżeli chodzi o ten wrzesień, to też tam było tak, że z tego co kojarzę, premiera iPhone'a była trochę wcześniej niż rok, niż rok temu, więc to też miało pewnie wpływ na te wyniki, no i mamy teraz wyniki za październik, szacunkowe miesięczne przychody, no i te szacunkowe miesięczne przychody okolice 200 milionów dolarów, 19% niższe od wypracowanych w październiku 2021 roku, tak, 200 milionów dolarów, we wrześniu to było no, 291 milionów dolarów, tutaj no, był ten jednak efekt tego, że, że ta premiera iPhone'a była, no bo we wcześniejszych miesiącach, na przykład sierpień to jest 207 milionów, tutaj 202, z tym, że spółka mówiła tak, okres wakacyjny jest trochę gorszy, ta druga połowa roku zazwyczaj jest lepsza, ale bardziej właśnie od tych miesięcy wrzesień, październik, wtedy się zaczynają te żniwa, no i rzeczywiście we wrześniu te żniwa się można powiedzieć zaczęły, 290 milionów, ale jeżeli chodzi już o już tutaj o październik to mamy te 200 milionów dolarów, więc to jest myślę że jednak poniżej oczekiwań. No zdecydowanie spodziewaliśmy się że te miesiące wrzesień, październik, listopad będą dużo lepsze. Niż lipiec, sierpień, które są zazwyczaj tymi słabszymi miesiącami, miesiącami wakacyjnymi. No i tutaj spółka mówi, że no te przychody spadły, ale są ogólnie zadowoleni właśnie z tych wyników, są zgodne z oczekiwaniami. Jesteśmy w bardzo intensywnym w naszej branży kwartale, pracujemy na pełnych obrotach, czyli tutaj raczej spółka mówi, że. Nie ma jakichś większych, większych problemów, jeżeli chodzi właśnie o te przychody. Ja przypomnę, że oni powiedzieli o podwyższeniu prognoz wyników finansowych i te przychody absolutnie na nic tutaj nie, nie wpływają, bo te, te prognozy wciąż są na tym wysokim poziomie, wciąż są podniesione. No i tutaj mówimy o tym, że te przychody są między 2,6 a 2,8 miliarda dolarów i zysk netto między 70 a 74 miliony dolarów, także tutaj absolutnie nic się, nic się w tym nie zmienia. No i też informacja kolejna, która tutaj była <laughs> 9 listopada, nabycie udziałów w spółce biotechnologicznej za 800 tysięcy euro. No i teraz mamy kolejną taką informację, też nabycie tym razem 15,5% za 700 tysięcy euro. W, w kolejnej spółce z branży biotechnologicznej, i to też nie są pierwsze takie przejęcia, jeżeli chodzi o Asbis. Oni już w 2021 roku robili też tego typu, tego typu przejęcia. Tutaj mówimy o tym, że firma biotechnologiczna oferująca unikalne formuły do pielęgnacji skóry, między innymi. No W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, no to bardziej patrzymy na to jako dodatek do tej podstawowej działalności. Na główną tą podstawową działalnością, tak jest, jest oczywiście sprzedaż, dystrybucja. Elektroniki, no i widzimy, że jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten październik, to no to było no, według rynku słabo, według samej spółki, spółka powiedziała, że to jest wynik OK. I to też w moim odczuciu nie do końca jakby współgrał właśnie z tym, czego oczekuje rynek, no bo jeżeli mówimy o tym, że dosyć mocno tutaj spadliśmy, więc widzimy, że rynek raczej oczekuje wyższych wyników. No i patrząc właśnie na te wyniki z poprzednich miesięcy, też myślę, że my oczekiwaliśmy tych lepszych wyników. Spółka mówi, że jednak tutaj jest, jest dobrze, więc tutaj taki troszeczkę rozdźwięk jest, a pamiętajmy, że teraz będzie listopad. No teraz już jest listopad, więc czekamy na te wyniki już po zakończeniu miesiąca. Listopad to oczywiście Black Friday, więc tutaj też liczymy na dobre wyniki. Pamiętajmy, no ta baza jest rzeczywiście bardzo wysoka. Bo jeżeli chodzi o przychody za listopad 2021 roku, to było 306 milionów dolarów. No i było jeszcze wyższe niż w listopadzie 2020 roku 300 milionów dolarów. No to, to były rzeczywiście dwa, dwa bardzo dobre e, lata. W przypadku spółki Azbis, no i ponad 300 milionów dolarów, no ciężko będzie myślę, że spółce zrobić. Oczywiście pomaga, pomaga jej zwiększona inflacja. No bo jeżeli jest wyższa inflacja, no to myślę, że wiadomo, że po prostu nasze produkty sprzedajemy drożej, więc to im sprzyja w tym, żeby odnieść jak najwyższe przychody, ale czy przekroczymy te 300 milionów, a myślę, że na to absolutnie liczy rynek. No tutaj może być jednak troszeczkę troszeczkę ciężko, no patrząc też na to, że ta sprzedaż iPhone'a wystartowała. Wcześniej. Oni sami mówili, że w tych wynikach. Za październik, no, głównym liderem przychodów był iPhone 14. Więc tutaj no, mówimy o tym jednak, że ta sprzedaż wystartowała wcześniej, to miało wpływ, więc pytanie, czy, czy taki no, mocny wzrost tej sprzedaży będzie dalej w, właśnie na koniec, na koniec listopada, w przypadku Black Friday. No, ja tego się troszeczkę obawiam, że tutaj już tak dobrze nie może być. No i spodziewam się raczej tego, że jeżeli chodzi właśnie o listopad no to jednak te 300, tutaj jeszcze raz zobaczę, 306 milionów dolarów jednak może nie być przebite, a to podejrzewam, że będzie negatywnie odebrane właśnie przez, właśnie przez rynek, więc ja tutaj patrzyłbym jednak troszeczkę negatywnie na, na spółkę Asbis, no może jestem trochę przewraźliwiony odnośnie, odnośnie tej spółki, ale jednak patrząc na to, Jakie te wyniki pokazali właśnie za październik? No jednak czy spodziewamy się tego, że z 200 milionów zrobią podatek 300 nawet w tak dobrym w tak dobrym miesiącu, w miesiącu z Black Friday? No ja tutaj bym się jednak tego troszeczkę troszeczkę tutaj obawiał. I przechodzimy szybko do drugiej spółki a drugą spółką jest WP i WP też pokazało swoje wyniki finansowe WP Holding, WP Holding ze względu na to, że my wszyscy myślimy, znaczy często myślimy, że WP to jest po prostu jakiś serwis i portal taki internetowy, ale WP to tak naprawdę jest cały holding, wiele tutaj spółek, między innymi też z segmentu podróży, wakacje. PL nocowania, PL z segmentu, mody, tutaj usługi finansowe, motoryzacja dużo tych spółek w, w przypadku UWP Holding jest. No i spółka pokazała wyniki finansowe. Te wyniki finansowe są, myślę, że bardzo, że bardzo dobre, ale z drugiej strony one są spodziewane i też, w, zwłaszcza w konferencji powynikowej. Były takie głosy odnośnie tego, że ten 23 jednak może być troszeczkę słabszy. No, i oczywiście to też już wycenia rynek, więc też nie spodziewam się jakichś mocnych wzrostów na wirtualnej Polsce. Patrząc na te same wyniki finansowe, jak sobie zobaczymy, trzeci kwartał przychody plus 20%, zysk netto minus 7%, z tym, że tam była w trzecim kwartale 2021 roku, ten wynik netto był taki bardzo dobry, zauważmy, trzeci kwartał 2021 roku, 54, prawie 55 milionów złotych zysku, zysku netto, ale tutaj też widzimy 16 milionów pozostałych przychodów operacyjnych, tam była też ta tarcza antycovidowa -covid, anty i, i to miało wpływ na te wyniki finansowe, na te bardzo dobre Wyniki finansowe, więc tak uczciwie mówiąc, gdyby oczyścić to z tego zdarzenia jednorazowego, to te wyniki w 2022 roku, w trzecim kwartale byłyby po prostu po prostu lepsze. I tutaj mówimy o tym, że. Trzeci kwartał, mimo że wakacyjny, był pracowitym okresem wzmacniania pozycji konkurencyjnej naszych biznesów turystycznych i mediowych w obszarze turystyki za 400 milionów złotych, zrealizowaliśmy przejęcie konkurentów nocowania nocowania.pl z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, rozbudowując naszą ofertę do 100 tysięcy kwater turystycznych. I rzeczywiście spółka ostatnio dosyć mocno zaczęła przejmować i o tym do tego sobie wrócimy, tylko najpierw zobaczymy. Na te wyniki finansowe. I te wyniki finansowe mnie jakoś strasznie mocno nie zdziwiły. One są dużo lepsze niż trzeci kwartał 2021, ale podobne jak w drugim kwartale 2022. I ja, omawiając pamiętam parę miesięcy temu właśnie wyniki półroczne WP, myślałem i tak mówiłem, że mówiłem o tym, że te wyniki za trzeci kwartał prawdopodobnie będą podobne do tego, co, co widzieliśmy w tym, w tym drugim kwartale. Więc mnie osobiście te wyniki jakoś bardzo mocno nie, nie, nie zaskoczyły. Tutaj muszę to, to przyznać. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to możemy zobaczyć, że w, tak w rozbiciu na segmenty, jeżeli chodzi o internet, cały czas jesteśmy, jesteśmy na wzrostach. Reklama reklama internetowa w Polsce, tutaj ta dynamika wzrostu cały czas jest dodatnia, chociaż ona cały czas spada. I e komers jako procent sprzedaży detalicznej już okolice 10%, 10 cały czas się utrzymuje mniej więcej na tym, samym, na tym samym poziomie, i raczej czwarty kwartał może być tam w miarę podobny, co mnie troszeczkę negatywnie zaskoczyło, gdybym już miał się czegoś przyczepić. No ja tutaj byłem bardzo optymistycznie nastawiony do ich segmentu segmentu turystyki, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie segment serwis wakacje.pl. Po tym pierwszym półroczu zauważmy, że ta czerwona linia to jest 2022 rok, no ona była nawet na lepszym poziomie od momentu rozpoczęcia sezonu. Tutaj w tym kwietniu się zazwyczaj rozpoczyna sezon i mamy wzrosty, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o ten serwis wakacje.pl, no tak samo jeżeli chodzi o inne serwisy wakacyjne. I ten 22 rok był nawet lepszy od 2019 roku. Czarna linia to jest 2019 rok, i to, był, to była taka dla mnie istotna informacja, że ten 22, no, może być, może być tutaj nawet lepszy od tego 2019. No, okazało się jednak, że o ile kwiecień, maj, czerwiec rzeczywiście są bardzo dobre, no to jednak lipiec i sierpień już troszeczkę słabsze od tego 2019 roku. No, może trochę, rzeczywiście, za mocno tutaj miałem oczekiwania, za, za mocne miałem te oczekiwania w stosunku do tych wyników. Finansowych odnośnie właśnie tego segmentu wakacyjnego, no ale te pierwsze miesiące tego, tego sezonu tak napawały mocnym optymizmem, więc to troszeczkę, tak bym powiedział, na minus. Tutaj, biorąc pod uwagę serwis nocowanie.pl, czyli tutaj ten serwis też odnośnie wakacji, ale głównie segment polski. No to widzimy, że już 2019 jest zdecydowanie lepszy niż ten 2022. Jak mówię, trochę się tutaj czepiam, może, może na siłę. Jeżeli chodzi o segment samochodów, to jest gorzej niż w 2019 roku i niż w 2020, ale to nie jest nic absolutnie dziwnego. Myślę, że wiele osób, jeżeli chodzi właśnie o ten segment, rozumie to, że ten 2021 to jest problem z półprzewodnikami, problem z tym, żeby w ogóle firmy robiły te samochody żeby dostarczały te samochody, jak jeszcze 2, 3, 4 lata temu czekaliśmy na nowy samochód 3-4 miesiące, teraz dochodzi tutaj nawet do roku czasu oczekiwania, jeżeli chodzi o ceny używanych samochodów, one też poszły do góry, więc tutaj nie spodziewałem się jakichś dobrych wyników właśnie w tym, w tym segmencie, ale podsumowując, tak biorąc pod uwagę całościowo te wyniki, one są po prostu dobre, przychody na dobrym poziomie, skorygowana EBITDA też na dobrym poziomie, 96 milionów złotych, w stosunku do 74 niecałych zysk netto, gdybyśmy odjęli właśnie tę pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju, to byłby o 9% wyższy o 9 milionów, milionów wyższy i tutaj mówimy o tym, że, że rok do roku procentowo plus 25%, więc jak mówię, gdyby nie to zdarzenie jednorazowe, to ten wynik netto naprawdę byłby, byłby dużo wyższy rok do roku, więc do samych wyników finansowych absolutnie się tak ogólnie, oczywiście o, ogólnie się nie czepiam i tutaj pamiętam, że właśnie biorąc pod uwagę ten slajd, który też pokazywałem, po wynikach za drugi kwartał 2022, mówiłem o tym, że ja tutaj spodziewam się i pod względem EBITDY skorygowanej i przychodów gotówkowych podobnych wyników w trzecim kwartale, co w kwartale drugim, i rzeczywiście tak było. Zauważmy, drugi kwartał 259, trzeci 264, drugi kwartał 93. Myślę, że jest w tym momencie przynajmniej zdecydowanie, zdecydowanie tutaj dominujący. Patrząc na, patrząc na ten 23 rok, mówią o tym, że w, w 23 roku rynek reklamy też spowolni. No i tutaj mieliśmy publikację jednego z domów mediowych, który powiedział, że rynek reklamy w pierwszym półroczu wzrósł o 8-9% zgadzamy się z tymi szacunkami, cieszymy się, bo nasza spółka mediowa rosła w tym okresie mocniej, to był pierwszy, drugi kwartał, trzeci kwartał plus 5-6%, może 7%, przy czym te u nas te wzrosty są wyższe, ale przyszły rok jest dużo trudniejszy do przewidzenia, wydaje mi się, że w pierwszym półroczu będziemy mieli z będziemy mieli co najmniej jednocyfrowym i to takim poniżej 5% wzrostem, czyli tutaj mówimy o tym, że jednak no, te wzrosty te wzrosty tutaj spadną, więc, więc to, no, nie ma jakichś takich bardzo dobrych informacji odnośnie właśnie najbliższych, najbliższych miesięcy, raczej przewidują to, to, że może w drugim półroczu 23, August, z tym, że to, to jest może drugie półrocze będzie to odbicie, więc tutaj nie widzę jakichś takich powodów do mocnych wzrostów, jeżeli chodzi właśnie o Właśnie o spółkę, o spółkę Wirtualna Polska. No i tak naprawdę to, co się ostatnio działo, spółka dosyć mocno wykorzystała w, w przypadku akwizycji. Dalej są zainteresowani akwizycjami, no bo tutaj mówią o tym, że nie jest przypadkiem, że Wirtualna Polska przed wrześniem tego roku przez 2-3 lata nie kupowała niczego dużego. Nie kupiła, bo wiara w e-commerce spowodowała, że wyceny spółek były zawyżone, dlatego nic nie kupowaliśmy. W tej chwili jest dużo korekta. I przez to właśnie jest dużo tych przejęć, i prawdopodobnie będzie jeszcze dalej dużo tych, dużo tych przejęć, właśnie przez, przez spółkę. Więc tutaj prawdopodobnie będziemy mogli spodziewać się kolejnych jakichś akwizycji. Kilka tych akwizycji już było, i prawdopodobnie dalej będą. No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ten taki trudniejszy czas wykorzystać po prostu na akwizycję. Jeżeli oczywiście nie będziemy musieli się kredytować pod kurek, a w tym momencie, jeżeli chodzi o sytuację finansową, ta sytuacja wciąż jest jest dobra, łącznie w ostatnich trzech, trzech miesiącach na akwizycję przeznaczyli prawie 600 milionów złotych, ale wciąż biorąc pod uwagę właśnie tę biorąc pod uwagę właśnie, właśnie sytuację finansową, ona jest dobra, nie ma tutaj jakiegoś dużego zadłużenia, więc spodziewamy się po WP raczej kolejnych kolejnych przejęć jakichś, czy wzrostów na samych akcjach, no tutaj raczej bym nie spodziewał jakichś wzrostów w najbliższym czasie, no zwłaszcza po tych też zapowiedziach odnośnie, odnośnie tego, że ten 23 może być trudniejszy. No i jeszcze na chwilę się przeniesiemy do, na rynek kolejowy, do Torpolu. Spółka Torpol, spółka z branży kolejowej, która ogłosiła wyniki finansowe, ale to nie jest nic dziwnego, to znaczy te wyniki nas nie zaskoczyły ze względu na to, że mieliśmy wcześniej szacunki i te szacunki, te, te wyniki zgo, były zgodne z szacunkami. Przychody minus 4% z netto plus 150, prawie 8%, 40,5 miliona złotych z netto, no ta w moim odczuciu ta dywidenda... W, w kolejnym roku tutaj rekomendowana jest 8 zł, oczywiście mówimy o tym, że to będzie 3, 3 zł jest wypłacone, ale w przyszłym roku myślę, że 4-5 zł tutaj może być tej, tej dywidendy, jeżeli, jeżeli nic strasznego się tutaj nie wydarzy. Zauważmy, że Torpol ma portfel zamówień na poziomie 1,2 miliarda złotych, czyli trzyma ten portfel zamówień na w miarę takim dobrym poziomie, no tutaj oczywiście chcielibyśmy wyższy ten portfel zamówień, no bo to jest myślę, że takie najbardziej, no tutaj Wąskie gardło, jeżeli chodzi właśnie o cały segment kolejowy. Pieniędzy z KPO nie ma, bo w moim odczuciu ich nie będzie. No i przez to nie ma też nowych kontraktów na rynku kolejowym, więc to jest taki no, duży, duży minus, jeżeli chodzi o spółkę. Chociaż ostatnio informacje o tym, że oferta Torpolu za prawie 700 milionów złotych brutto wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu pkp PLK. Zobaczymy, czy podpiszą, ten, czy podpiszą ten kontrakt. No w każdym razie, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, to średnia rentowność ze sprzedaży brutto z kontraktów za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 20,5% wobec 9,3% na koniec września ubiegłego roku. No to jest absolutny kosmos to, jakie oni mają w tym momencie marże, ale oni sami mówią o tym, że te marże nie są w dłuższym terminie do nie są w dłuższym terminie właśnie do. Do utrzymania i tutaj spółka też o tym jasno powiedziała na konferencji wynikowej, że w 2022 no, te wyniki będą lepsze niż w 2021 pod względem oczywiście zysku, zysku netto, no ale ten 23 może już być właśnie dosyć ciężki. Na rynku jest problem z rozstrzyganiem postępowań, finansowaniem projektów. 23 rok będzie trudnym okresem, stabilna, mocna sytuacja Torpolu, jeśli chodzi o finanse, jest potrzebna, by się zmierzyć z trudnościami. Spółka jest w pełni gotowa do realizacji dużych, skomplikowanych kontraktów wielobranżowych. Do trudnych czasów są przygotowani, na ile będą trudne zobaczymy po zdarzeniach przede wszystkim związanych z odblokowaniem funduszy, więc na to tutaj bardzo mocno, bardzo mocno spółka liczy. No i w prezentacji podano, że Torpol złożył w 2022 roku 16 ofert o łącznej szacunkowej wartości 16 miliardów złotych. Trzy oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze i to jest 1,3 miliarda miliarda złotych. Więc no coś podpisują cały czas, cały czas ich oferty też są w toku. Więc nie ma jakiejś takiej bardzo złej sytuacji. No aczkolwiek oczywiście chcielibyśmy, żeby ten portfel zamówień był o wiele, o wiele wyższy, no bo tak naprawdę mówimy o tym, że mamy ten portfel zamówień zabezpieczony na dwa max trzy kwartały, i to jest takie najbardziej najwęższe gardło, jeżeli chodzi właśnie o całą, cały rynek kolejowy, więc to jest na pewno duży problem. A jeżeli chodzi o tę rentowność tych kontraktów, to zauważmy. Z portfela, teraz tutaj mówimy o tym, że portfel to 1-2 miliarda netto. Duże kontrakty zostały skończone albo są w końcówce, więc weszła większa porcja nowych kontraktów, nieco mniejszych. Na pewno na zdecydowanie innej marży. W tym roku te marże są unikatowe, z portfela będą unika, ubywały kontrakty o marży przekraczającej średnią. Na pewno nie dotknie to jeszcze 2022 roku, na ile będzie to zauważalne w 23. Wszystko zależy od zdarzeń, od innych zdarzeń, też od kwestii wejścia w realizację nowych kontraktów. Tak, więc tutaj mówimy o tym, że jeszcze ten czwarty kwartał prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry, czyli myślę, że porównywalny do tego czwartego kwartału 2021, który on już był, on tutaj już był bardzo, bardzo dobry pod względem tej, tego wyniku. Zauważmy, to było 41 milionów złotych, jeżeli chodzi o ten wynik netto. Więc okolice 40 milionów, ja to jest spodziewam się, że dalej mogą być w tym czwartym w tym czwartym kwartale. Może nie przekroczymy tych 40 milionów, ale wciąż ten wynik może być taki porównywalny właśnie z tym, z tym wynikiem no ale 23 to już będą jednak jednak tutaj gorsze gorsze wyniki pod względem rentowności i spółka tutaj mówi, że prezes pytany o rozwój działalności w kierunkach zagranicznych poinformował, że Torpol myśli o działalności w krajach sąsiednich, w tym na przykład na rynku niemieckim, a więc może tutaj też spółka, spółka wyjdzie patrzą też na rynek Ukrainy, jeżeli oczywiście no, będzie zakończenie wojny no, to wtedy będzie można coś tutaj o tym coś tutaj o tym o tym powiedzieć, no w tym momencie Mówimy o myślę, że jeżeli chodzi o Torpol, ten czwarty kwartał jeszcze dobry, ale ten 23 rok już może być cięższy właśnie pod względem, pod względem tych, tych marsz. No i tutaj popatrzymy sobie, co, co piszecie o. Mariusz pisze, idealne to sobie dokupię Torpol po, po spadkach, no zobaczymy czy tutaj będą spadki, Torpol się dosyć mocno trzyma, tam ja też tutaj czekałem na te trochę, na, na jakieś tam spadki do okolic 14, 14 zł, ale no tak naprawdę w tym momencie 16 zł i to już od pewnego czasu okolice tych 16, 16 zł tam jest ja pisze, nie obawiasz się, że Torpol będzie chciał zachować gotówkę na gorszy czas, przez to dywidenda będzie słabsza niż ta, której spodziewa się rynek no, Torpol ma cały czas tę gotówkę Przypomnę, że oni tam koło 400 milionów złotych mają w tej gotówce, więc ja jednak się spodziewam, że. Że mogą być, może być okoliste tych 4-5 zł, jeżeli chodzi o dywidendę w przyszłym roku, no bo biorę pod uwagę to, że będą mogli spokojnie wypłacić bardzo dużą część tego zysku z 2022 roku, po prostu, mimo tego, że wypłacą dużą część zysku, to i tak dalej będą mieli, mieli dużo, dużo pieniędzy właśnie, właśnie w, w swoim kapitale. Więc tutaj takiego dużego. Dużego problemu właśnie w tym absolutnie nie widzę. Spodziewam się po prostu wyższej dywidendy niż za ten, niż w tym roku, czyli tam w tym roku było te 3 zł, więc spodziewam się okolic 4, może 5 zł, chociaż bardziej bym się tutaj skłaniał spokojnie do czterech. Tutaj Mariusz też pisze o ryzyku, ryzyko braku KPO. No tutaj mówiłem, że, że oczywiście, ja, ja nie wierzę w to, że, że z KPO będzie. Że ten krajowy plan odbudowy będzie zatwierdzony. Ja robiłem o tym kilka filmów, gdzie poruszałem też ten temat, i tam w moim, moim zdaniem są kamienie milowe, które są w tym momencie absolutnie nie, nie do spełnienia. Tutaj mówimy głównie o tym, że jednym z kamieni milowych jest to, że fundusze celowe mają być z powrotem włączone do budżetu, a nie ma żadnych takich oznak, żeby nasi rządzący to robili. Więc tutaj spodziewam się, że KPO nie będzie i to będzie problem dla, dla Torpolu no ale na ten moment jakieś tam kontrakty mają jak tutaj mówiliśmy 1 2 miliarda podpisanych około mniej więcej tyle samo y, mają wybranych jako najkorzystniejszych przetargów więc tutaj spółka w miarę jest zabezpieczona na te najbliższe kilka kwartałów a może coś podpiszą na, na rynku niemieckim który no, tych problemów y, tych problemów tutaj tutaj nie ma więc to, to byłaby informacja na pewno, na pewno pozytywna gdyby do tego oczywiście Oczywiście tutaj doszło. Tutaj patrzę jeszcze. Czy coś tutaj jest jakiś komentarz? Piotrka, Cześć Konrad, co sądzisz o przesunięciu terminu raportu kompremum? Myślisz, że to dobry znak? Jeżeli chodzi o przesunięcie raportów, tutaj jest tyle zmiennych, że, że naprawdę nie ma co, nie ma co tutaj się czegokolwiek doszukiwać. Może to być jakaś informacja negatywna, może być to informacja neutralna, pozytywna. My tu, to jest trochę tak jak z rozpoczęciem opcji strategicznych. Jeżeli spółka mówi, że robi przegląd opcji strategicznych, to to może tak naprawdę znaczyć wszystko. Tak samo przesunięcie termin raportu kompremu może znaczyć wszystko. Także żebym ja bym tutaj się nie, nie spodziewał żadnych, żadnych dziw. Rzeczy tak naprawdę może to oznaczać wszystko. I dalej, tutaj myślisz, że to dobry. Jakie oczekiwania co do raportu Team? No, spodziewam się dobrych przychodów. Oni cały czas informują nas o tych przychodach. Przypomnę, oni informują o przychodach jednostkowych, więc tutaj do tych przychodów jednostkowych jeszcze trzeba dołożyć przychody spółki 3LP. Więc spodziewam się dobrych przychodów pod względem zysku netto. Tutaj zresztą możemy sobie przejść. Do, do spółki Team. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, zauważmy, przychody były na poziomie 400, niecałych 350-400 milionów złotych w ostatnich, w ostatnich kwartałach. Możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ostatnie, o ostatnie miesiące. Tutaj informacja o przychodach za te, za te ostatnie miesiące jak tak na szybko możemy sobie na szybko możemy sobie znaleźć wrzesień jest jeszcze potrzebuje sierpień i i lipiec I, i lipiec o mamy to i jeżeli chodzi o team już tutaj patrzymy Przypomnę że to są wszystko jednostkowe przychody więc mamy więc mamy tutaj tak 100 127 milionów za wrzesień za sierpień mamy 115 i za lipiec mamy 106, to jest około 350 milionów przychodów jednostkowych, czyli pewnie jakieś 370 tutaj zrobią milionów tych, tych przychodów, czyli będziemy mieli lepszy wynik rok do roku w stosunku do 2021 roku, 26,5 miliona złotych zysku netto tutaj było, więc trochę o ten zysk netto bym się bym się osobiście obawiał, czy, czy rzeczywiście zrobią lepszy ten wynik, podejrzewam, że porównywalny, bo no, biorąc pod uwagę to jednak Także że cały czas tutaj mówimy o tym, że wiele spółek ma problemy z marżami. Może to jeszcze tak mocno TIBU nie dotyka, no bo biorąc pod uwagę, czy to koszty energii, to nie jest jakiś strasznie duży koszt w przypadku spółki Team. Oni wciąż są do, w miarę szybko w stanie przerzucać to wszystko na klienta, więc raczej spodziewam się, że jeżeli będą mieli jakieś problemy w przypadku marsz, to jeszcze to nie będzie ten, ten, najbliższy, ten najbliższy kwartał, ten, ten trzeci ten trzeci kwartał, czyli raczej spodziewam się, spodziewam się tutaj dobrych wyników. Tutaj Mariusz pisze, czy będziesz robił jakieś promocje na Black Friday, bo jako cebulaż kupuję tylko na Black Friday. No też czasem tak robię, też kupuję dużo rzeczy na, na Black Friday, ale ja zawsze obserwuję cenę, czy, czy wcześniej jaka, jaka cena była. Nie wiem, jeszcze nie, nie podjąłem decyzji. Odnośnie kursu chyba nie będę robił promocji, może, może odnośnie jakichś innych swoich produktów. No zobaczymy, jeszcze, jeszcze nie wiem. I tutaj jeszcze pytanie, widzę od Damiana o Ten Square Games, koniec spadków, czy dno uklepane? I tutaj też Damian tutaj piszecie, czy stworzy kiedyś drugą grę, bez tego to nie wróci do trendu wzrostowego. No ostatnio mieliśmy rzeczywiście wzrosty na Ten Square Gamesie, oni mają w ten, tak, ten. Dzisiaj plus 18% po tych wynikach finansowych, oni pokazali, że potrafią gotówkę generować. Tutaj w styczniu będzie aktualizacja strategii, ja przyznam tak nie, nie, nie patrzyłem jakoś mocno na ten Square Games, ale ja nie jestem do nich pozytywnie, pozytywnie nastawiony, pracują nad nową strategią, chcą robić większy, większy tutaj postęp w najbliższych latach no i tutaj mówimy o tym, że, że jeżeli chodzi o spółka no to w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą świadkami dużych prac nad nowym tytułem. Są pozytywnie nastawieni do wprowadzenia tej gry na rynek, do jakości, ale ja bym tutaj no spokojnie patrzył na, na spółkę Ten Square Games. No jednak to jest wciąż spółka jakby nie patrzeć jednej gry, to znaczy można tutaj mówić, że, że mają rzeczywiście inne gry oprócz Fishing Clash, także, że jakieś nowe tam się rozwinęły, ale no nie ma żadnej, żadnego porównania z Fishing Clashem, a ostatnie informacje odnośnie właśnie Fishing Clash, odnośnie przychodów miesięcznych tych z tej gry, no nie są jakieś takie bardzo, bardzo dobre, tutaj sobie zobaczymy, czy oni jakąś, czy oni jakąś yy, prezentację wypuścili, aktualności Centrum Wyników może coś tak na szybko sobie na szybko sobie zobaczymy czy oni mają jakieś jakieś prezentacje raporty sprawozdanie za trzeci kwartał oj 120 stron no to tego na pewno nie będziemy nie będziemy przeglądać ale może będzie jakaś informacja właśnie odnośnie Tabela odnośnie Phishing Clash, jak to wyglądało, jeśli chodzi o te przychody. Tak na szybkości możemy tutaj sobie zobaczyć, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście coś tutaj znajdziemy. Tutaj mamy miesięczna analiza płatności kosztów marketingowych kluczowych gier. O, i tego, tego trochę, trochę szukałem. Fishing Clash bez, bez Chin, no zauważmy, że biorąc pod uwagę miesiąc do miesiąca, gdzie, znaczy rok do roku, gdzie tutaj no, w dużej mierze też pomagała im słaba złotówka, no to jednak mamy tę tendencję, gdzie spadliśmy na okolice tych 30 milionów złotych miesięcznie mniej więcej i raczej Raczej już nie chcemy spadać niżej, więc to jest informacja, można powiedzieć, pozytywna, no ale tutaj też nie widzę jakiegoś takiego odwrotu od tego, od tego miejsca, więc no, to jest dla mnie pewien, pewien tutaj problem, jeżeli chodzi o ich kluczową grę, no która przestała już coraz więcej zarabiać, więc y, dla mnie to jest taki duży, duży minus. Ich inne gry, z tego co kojarzę, to się jakoś tak mocno nie rozwijają. Tutaj Hunting Clash, który no, mamy 30 milionów z Fishing Clash, a około 10-11 milionów z Hunting Clash, więc. No, o ile tutaj nie ma jakichś, jakichś spadków. Hunting Clash rodzi sobie mniej więcej tak samo cały czas, no to to jest w miarę nowa gra, więc jednak chcielibyśmy, żeby, żeby tutaj było troszeczkę troszeczkę lepiej. Więc tutaj, no, biorąc właśnie pod uwagę, biorąc pod uwagę to, no, nie, jest, nie jest tutaj. Nie ma tutaj jakichś tak powodów mocnych do zadowolenia, więc ja osobiście tutaj spokojnie bym podchodził do ten Square Games. Oni rzeczywiście mocno spadli w ostatnim roku, tam z, z okolic tak naprawdę 600 zł do teraz 120, no więc mamy jakieś, jakieś tutaj wzrosty w końcu. Z, zauważmy, byli po 90, nawet chyba tam poniżej 90, oni pamiętam spadli. No i mamy teraz dosyć mocne wzrosty, ale bym naprawdę spokojnie do tej, do tej spółki podchodził. Wciąż oni mi tak pod Finansowo no, nie pokazali tego, że, że tutaj będzie lepiej jakoś w, w najbliższym czasie, więc ja tutaj spokojnie bym do nich podchodził. Łysy Wąż jeszcze tutaj możemy zobaczyć, jak oceniasz aktualnie Synektik. Ostatnio sporo dobrych informacji ze spółki. No tak, w Synektiku było bardzo dużo informacji o nowych kontraktach odnośnie odnośnie z, z, odnośnie DaVinci, kilka tych nowych informacji o podpisaniu właśnie umów właśnie na DaVinci w Toruniu 13 milionów, tutaj też 27 milionów, też no, rozwijają się na, na Czechy, na Słowację. To są informacje na pewno bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o spółkę, więc to jest zdecydowanie plus, zobaczymy jaki będzie ten raport za, za trzeci kwartał, no bo oni chyba jeszcze oni chyba dzisiaj, tak, pokazują ten raport, a jeszcze, jeszcze tego raportu nie, nie, nie pokazali, więc no po raporcie tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć coś, coś więcej, no w tym momencie ostatnie wszystkie informacje dobre, dużo nowych kontraktów, myślę, że to zagęszczenie kontraktów dużo większe niż to było niż to było ostatnio, więc, więc tutaj jeżeli chodzi o spółkę, no to jakoś złych informacji ostatnio nie widziałem, no ale ja bym poczekał jednak na raport. No, raport tam prawdę powie. No i jeszcze tutaj ostatnie. ostatnie widzę, czy, czy Allegro uklepało dno. 23 zł, to oni byli tutaj po 19, no tutaj troszeczkę się boję, że jeżeli chodzi o Allegro, to oni trochę chodzą jednak jak, jak rynek i o ile dzisiaj mieliśmy, mamy mocne wzrosty, no bo tutaj patrzymy że Wik jest na poziomie plus 2%, chociaż ostatnio były, były spadki. Ja tutaj jednak jestem za tym, że, że ogólnie na szerokim rynku mogą jeszcze wystąpić te, wystąpić te spadki, więc tutaj ja bym no, ostrożnie podchodził do, do spółek, które ostatnio poszły dosyć mocno w górę, jak na przykład Allegro. Ja tutaj no, tak fundamentalnie nie widzę jakichś takich oznak tego, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli jakkolwiek tutaj coś zmieniać, jeżeli chodzi o kurs akcji ze względu też na to, że, że wciąż mamy te same problemy, czyli wciąż mamy problemy z marżowością. Przejęcie grup tak naprawdę, tutaj nie, nie pomogło w przypadku właśnie marży. To bardziej w przypadku pomogło GMV, w przypadku przychodów. Ogólnie, w przypadku tego, że, że spółka będzie się w końcu jakkolwiek rozwijała, bo przypomnę, że w Polsce oni za bardzo nie mogą się rozwijać ze względu na to, że Woki cały czas się coś do nich dowala, jeżeli oni się rozwijają, więc muszą szukać tych, tego rozwoju zagranicznego. Więc ogólnie ja patrzę na przyjęcie malgrób. Pozytywnie, w miarę pozytywnie, ale, ale to nie jest jakiś dla mnie taki czynnik, który miałby spowodować taki stały stałą zmianę trendu. Więc ja raczej tak no, nie jestem pozytywnie do, do Allegro nastawiony. No i wszystko na dzisiaj. 16:30, 40 minut trwał ten, trwał ten live. Bardzo wszystkim, bardzo wszystkim tutaj dziękuję. Ja sobie przetestowałem rzeczywiście to, to, na, to moje nowe. Nowy program do robienia live'ów, do nagrywania wywiadów, także tutaj jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o, o dzisiejszy odcinek, głównie o to mi tutaj głównie o to mi tutaj chodziło. Też widzę, że jest właśnie ta opcja, żeby żeby pokazywać z boku, z boku, żeby pokazywać czat. W każdym razie. W każdym razie na dzisiaj to chyba wszystko. Ja tutaj jeszcze sobie tylko tak patrzę, jakie ja tutaj mam, mam opcje w tym programie. O, taka opcja jest. I taka opcja jest. Różne są opcje. Dobra, dzięki wszystkim, i y, jutro pewnie jakiś film na kanale będzie. Cześć.